Szanowni Państwo, ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Środek Myśli Stowarzyszenia Ferdynanda Rosala i bardzo chciałem Państwu serdecznie podziękować, że znaleźliście czas, aby przyjść dzisiaj na prezentację raportu outsourcing usług niemedycznych w szpitalach publicznych, autorstwa Katarzyny, dyrektor pierwszej części Stowarzyszenia Ferdynanda Rosala, która siedzi po mojej lewej stronie, Państwa prawej stronie. I bardzo serdecznie witam Katarzynę także. Chciałem także Państwu przedstawić dwóch pozostałych panelistów, uczestników naszej prezentacji, pan dr Jan Czerzasty ze Szkoły Głównej Handlowej oraz pan Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Tak jak wspomniałem na wstępie, przyczynkiem do dzisiejszego spotkania jest to, że dzisiaj właśnie ukazał się ten raport, który powstał staraniem naszego ośrodka dzięki wsparciu finansowemu Fundacji imienia Batorego. Jest to kontynuacja badań Katarzyny Dudy i Ośrodka Myśli Stowarzyszenia Ferdynanda Rosala, badań dotyczących outsourcingu w instytucjach publicznych. Dwa lata temu ukazał się raport dotyczący usług utrzymania czystości i ochrony w instytucjach publicznych, gdzie przypadały 64, ponad 60 instytucji publicznych, urzędy, sądy oraz uczelnie wyższe. Ten raport dotyczy procesu outsourcowania usług utrzymania czystości w szpitalach publicznych. Podjęliśmy ten wątek nie tylko ze względu na kwestie związane z kwestiami pracowniczymi, ale także w toku pracy nad tym pierwszym raportem otrzymywaliśmy sygnały świadczące o tym, że kwestia outsourcingu w szpitalach to także kwestia bezpieczeństwa pacjentów, czyli kwestia daleko wykraczająca poza relacje pracy czy kwestie zarządzania instytucją, ale to także kwestia bezpieczeństwa pacjentów, czyli kwestia, która tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, dlatego ten raport będziemy starali się szeroko prezentować. Dzisiejsze spotkanie ma charakter ekspercki, natomiast dzisiaj po południu o godzinie 18 w klubie bardzo na ulicy Nowogrodzkiej odbędzie się taka dyskusja zatytułowana Życie na outsourcingu, historia żyć ludzi niewidzialnych, gdzie będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak wygląda codzienne życie osób wykonujących niskopłatne prace na outsourcingu, w którym weźmie także udział autorka naszego raportu Katarzyna Duda, pan Marek Szymaniak, autor reportażu Robieni Historia polskiej pracy oraz pan Marek Balicki, były minister zdrowia, psychiatra. I tam będziemy w takiej atmosferze bardziej klubowej dyskutować właśnie na tematy związane z kwestiami społecznymi, czy konsekwencjami społecznymi outsourcingu w instytucjach publicznych, a dzisiaj chcielibyśmy się skupić na problematyce outsourcingu. I nasze spotkanie będzie się składało z dwóch wystąpień. Najpierw poprosimy autorkę raportu, aby krótko omówiła to badanie, przedstawiła krótko jego wnioski. Natomiast potem poprosimy pana doktora Jana Czerzastego i pana Dominika Owczarka, którzy są badaczami procesu outsourcingu w szerszym kontekście, aby postarali się umiejscowić to nasze badanie w kontekście badań nad outsourcingiem, jakie są prowadzone w Polsce i na świecie, że obaj panowie w takich projektach badawczych uczestniczą. Żeby nie przedłużać, Kasia, oddaję ci głos. Bardzo serdecznie. Dwa lata temu w tym samym miejscu w marcu 2016 roku spotkaliśmy się tutaj i mówiłam wówczas o charakterze pierwszego raportu ośrodka Rosala na temat outsourcingu. I stan prawny obowiązujący wówczas pozwalał, a wręcz wymuszał na instytucjach publicznych maksymalny wyzysk pracowników pomocniczych w instytucjach publicznych, m.in. państw sprzątających czy ochroniarzy. Po pierwsze, przypomnę, że wówczas nie obowiązywał obowiązek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę przy targach publicznych, a ponadto w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej nie obowiązywały przepisy dotyczące stawki minimalnej.
pokazaliśmy wówczas, że no, w praktyce skutkowało to tym, że dominującą podstawą zatrudnienia w sądach, na uczelniach wyższych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich były po prostu umowy zlecenia, a stawki rzędu 4 zł i praca 300 godzin w miesiącu nie były niczym nadzwyczajnym. Obecnie żyjemy w stanie prawnym zupełnie zmienionym przez klauzulę pracowniczą, to znaczy od 2016 roku już instytucje publiczne mają obowiązek wymagać od firm prywatnych umów o pracę, gdy zachodzą przesłanki stosunku pracy i jest to no, między innymi zasługą ekspertów OPZZ-u, pani Katarzyny Pietrzak, która uczestniczyła w pracach zespołu do spraw zamówień publicznych. Właśnie dzięki naciskowi strony społecznej udało się taką popracowniczą reformę przeprowadzić. W okresie od lipca 2017 roku przez rok przyglądaliśmy się sytuacji salowych zatrudnianych przez firmy zewnętrzne w szpitalach publicznych. I ta grupa szpitali dzieli się na trzy grupy. 12 instytucji korzysta z firm zewnętrznych w odniesieniu do wszystkich swoich powierzchni. 10 instytucji sprząta za pomocą własnej obsługi, a 10 instytucji stosuje system mieszany. To znaczy na części powierzchni wprowadzono firmy zewnętrzne, a na części powierzchni pozostawiono własnych pracowników. I za chwilę wyjaśnię, z czego to się bierze. Natomiast chcę powiedzieć o przesłankach, na początku o przesłankach stosowania outsourcingu w szpitalach publicznych. Więc podstawowym, kluczową tutaj motywacją do stosowania, do skorzystania z zewnętrznych źródeł pracowników były względy ekonomiczne. Szpitale publiczne będące w trudnej sytuacji właśnie ekonomicznej decydowały się na to, aby skorzystać z usług tańszych firm zewnętrznych. Bardzo kosztowne dla szpitali było między innymi potrzeba unowocześnienia swojego własnego parku maszynowego i właśnie taka potrzeba odpadała po prostu w sytuacji, gdy korzystano z usług, decydowano się na skorzystanie z usług zewnętrznych. Ja chcę przytoczyć jeden cytat osoby urzędnika ze szpitali, który powiedział: podstawą sukcesu firm outsourcingowych nie było to, czym się chwalą. Wysoka jakość, tajemna wiedza, niedostępna dla nas, tylko bardzo konkretne przesłanki. Chodziło o to, żeby wykazać się redukcją zatrudnienia. W większości szpitali to była jedyna przesłanka, na której firmy outsourcingowe wchodziły. Czyli przesłanka ekonomiczna i kwestia właśnie unowocześnienia tego własnych maszyn, a także potrzeba redukcji zatrudnienia wymuszana przez urzędy marszałkowskie, bo jak powiedziałam o szpitalach wojewódzkich, właśnie zadecydowały, że na skorzystanie z outsourcingu zadecydowano o tym. Spośród 10 instytucji, które obecnie korzysta z własnych pracowników i to oni sprzątają właśnie te szpitale, 6 miało w przeszłości doświadczenia z korzystania z usług firm zewnętrznych. Co ciekawe, 5 rezygnowało z outsourcingu po 2017 roku i to wynikało właśnie z wejścia w życie stawki o minimalnej stawce godzinowej, a także związało się z wejściem w życie w 2016 roku klauzuli pracowniczej. A więc po prostu ceny usług wzrosły i ta przesłanka, ta motywacja, dla której korzystano z usług firm zewnętrznych, już stała się po prostu nieaktualna, ponieważ te same płace, które płaciłyby firmy zewnętrzne swoim pracownikom, szpitale wolały wydać na swoją obsługę. Odnosząc się natomiast do tego, jak przyjęła się klauzula pracownicza w przetargach publicznych,
To trzeba powiedzieć, że ona tym mówiła w mojej ocenie bardzo dobrze, ponieważ na 16 przetargów, aż w 13 wymagano zatrudnienia na umowach o pracę wszystkich pracowników sprzątających, natomiast w 3 przypadkach zastosowano ją wadliwie. Na przykład wymagano, aby tylko jedna osoba z personelu zewnętrznego była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, podczas gdy zakres jej obowiązków zupełnie nie różnił się od zakresu obowiązków pozostałych osób, a więc zdecydowanie tutaj można powiedzieć, że klauzula została źle zastosowana. Jednak to są tylko 3 przypadki, tak, na 16. Tak jak już wspomniałam, zbadane instytucje dzielą się na 3 rodzaje. 12 korzysta z usług firm zewnętrznych na całym obszarze, a 10 stosuje formę mieszaną. To znaczy wydziela pewne obszary, które uznaje za kluczowe, na przykład sale operacyjne, apteki, gabinety ważnych osób w szpitalu i zleca własnym pracownikom sprzątanie tych powierzchni. Natomiast w odniesieniu do pozostałych powierzchni stosuje się outsourcing. I uzasadniono to tym względami bezpieczeństwa między innymi informacji, jeśli chodzi o gabinety ważnych osób, ale też bezpieczeństwa higieny, której przyznano, że swoi pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę gwarantują lepszą jakość, a więc tutaj się z tym osoby zarządzające nie kryły. Warunki zatrudniania salowych w firmach zewnętrznych. W żadnej z tych 22 firm zewnętrznych panie nie mogą liczyć na wyższe zarobki niż to, co jest wymagane przez prawo, czyli stawka minimalna, przepraszam tutaj, płaca minimalna 2100 zł brutto, a więc 1530 netto. Nie przysługują im kompletnie żadne dodatkowe świadczenia, żadne premie, czasy podróżu, nic, kompletnie nic. Jeśli przepracują więcej niż 188 godzin, to po prostu wówczas zarabiają więcej. Natomiast w tych szpitalach, właśnie gdzie był system mieszany, właśnie zdarzyło mi się spotkać na jednym piętrze właśnie pracowników firmy zewnętrznej i pracowników własnych. Właśnie na części piętra urzędował dyrektor, a na pozostałe gabinety były zajmowane przez urzędników niższego szczebla. Właśnie widać było różnice wynagrodzeń nawet tych pań, że pani zatrudniona przez szpital zarabiała jakieś 200 zł miesięcznie więcej. Mówię, to może wydać się komuś, prawda, niewiele, jednak dla tych pań to jest duża różnica. I jeszcze takie kwestie związane z niekwestiami finansowymi, niemniej jednak poprzez zastosowanie outsourcingu doszło do rozluźnienia więzi między salowymi a pielęgniarkami, ponieważ wcześniej to pielęgniarki odpowiadały za grafiki, za nadzór nad pracą salowych. One tworzyły po prostu zespół, a natomiast po zastosowaniu outsourcingu to już pracownicy z koordynatorzy z firm zewnętrznych odpowiadają za te kwestie, a więc no, to jest oceniane przez salowe bardzo krytycznie, tak? Że kiedyś po prostu wchodziły w skład tego zespołu. Skala, teraz przechodząc do kwestii uzwiązkowienia i stosunku pracowników outsourcowanych do związków zawodowych, trzeba powiedzieć, że związek zawodowy działa tylko w jednej z 22 firm zewnętrznych w Bełchatowie, natomiast w pozostałych 21 firmach
wobec związków zawodowych mają poczucie odrzucenia, poczucie, że te organizacje nie reprezentują ich interesów. Natomiast spotkałam się z przypadkami samoorganizowania się pracownic, to znaczy z tym, że panie organizowały zbiórki pieniędzy na pomoc prawną. No, te zbiórki nie skutkowały jakimś długoterminowym zorganizowaniem się, to były jednorazowe zbiórki i też te kwoty, które przeznaczały pani na tą pomoc prawną, przekraczały kwoty, które się tradycyjnie płaci w ramach składki członkowskiej związku. No niemniej jednak taką wolę do organizowania się widać było, tylko właśnie w taki sposób. I podstawową rekomendacją jest to, aby w pierwszej kolejności właśnie organizacje, czy partie, czy związki zawodowe zainteresowane poprawą sytuacji pracowników outsourcowanych, żeby w pierwszej kolejności dążyły do tego, aby personel firm zewnętrznych wrócił na łono instytucji publicznych, szpitali, a następnie dążyć do uzwiązkowienia, ponieważ w obecnej sytuacji jest to po prostu bardzo trudne. Natomiast no, jednym z pierwszych celów nawet takich związków, które by powstały w firmach zewnętrznych, i tak byłoby, i tak byłby powrót, prawda, na właśnie tych szpitali. Więc ja zalecam właśnie takie działania w pierwszej kolejności. Oczywiście tutaj będzie się to wiązało z dużymi nakładami finansowymi na służbę zdrowia, związanymi z koniecznością inwestycji w infrastrukturę, tak? Bo przez te wszystkie lata przecież szpitale pozbyły się własnych kuchni, własnych czy tutaj parków maszynowych, ograniczyły je bardzo, więc to będzie kosztowne, będzie wymagało właśnie takich nakładów. Na tym skończę. Bardzo, bardzo dziękuję. To teraz zadam głos Dominikowi Wczorkowi, do którego ja mam czas temu, aby pokazał nam nieco szerszą perspektywę na podstawie swoich badań, a potem będzie czas na ewentualne pytania. Dobrze, powiem bez mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Chciałbym na wstępie podziękować za zaproszenie środkowi na sala. Powiem, że to widzimy tutaj tytułowy, jest to forma przyjacielskiego rewanżu. Zaproszę Państwa również tam pomogli w toku realizacji tego projektu. Po części realizowanego w Polsce. To jest projekt, oba projekty mają część wspólną, tak jak już zostało powiedziane, niemniej nasz jest skoncentrowany na nieco innej problematyce. Sam tytuł pokazuje zagadnienie objęcia lokowaniami zbiorowymi pracowników outsourcowanych. Trzeba przyznać, że w polskim kontekście to brzmi trochę abstrakcyjnie i tak jest nawet konkluzja naszego raportu. Niemniej nie zmienia to faktu, że problem pracowników outsourcowanych w stosunkach pracy oczywiście istnieje. To zresztą zostało przed chwilą powiedziane. To jest kwestia stosunku zarówno pracowników firm zewnętrznych do związków zawodowych, jak i związków zawodowych do firm zewnętrznych. To jest oczywiście również pretekst. Kolejny przyczynek jakby w dyskusji do tego, co zrobić, żeby rokowania zbiorowe, za tym gdzie układy zbiorowe w Polsce mogą być zawierane. Jak na razie otoczenie prawne wybitnie temu nie sprzyja, ale to jest pewne z wielu czynników. Więc pozwolę sobie w tej chwili przedstawić kilka wniosków, do których doszliśmy wraz z Dominikiem realizując ten projekt, no, który właściwie praktycznie dobiegł końca, bo formalnie jeszcze nie, ale wszystkie działania badawcze i publikacyjne są już zakończone.
Więc może pokrótce o głównych czynnikach. Ja nie powiem niczego odkrywczego, nie zamierzam polemizować, bo mam przedmówczynią, bo nasze wnioski są tutaj zbieżne. Logika outsourcowania to jest logika obniżania kosztów. To ma z kolei głębsze przyczyny. W kontekście globalnym to jest coś, co można by nazwać po prostu dyktatem księgowym we wszystkich dużych firmach z korporacjami globalnymi na czele. To znaczy logika, jest to podyktowane oczywiście dominacją tak zwanej, jak to się mówi, logiki akcjonariusza, która jest przeciwstawiona logice interesariusza. Więc jeżeli celem nadrzędnym jest uzyskanie dobrych wyników finansowych, po prostu dobrze wyglądających sprawozdań finansowych, które mają bezpośrednie przełożenie na kurs, na notowania giełdowe firm, no to trudno się dziwić, że księgowy czy wiceprezes do spraw finansowych tak naprawdę, może nieformalnie, ale faktycznie trzyma w tej chwili największą władzę w każdej dużej firmy. Jaki to ma związek, możemy się zadać sobie takie pytanie z sektorem publicznym. No ma ze względu na to, że od 20 przynajmniej lat zarówno w teorii, jak i w praktyce duże znaczenie ma tak zwana doktryna nowego zarządzania publicznego. Interesujące może jest tym najbardziej to, że popularność tego nowego zarządzania publicznego New Public Management w Polsce zaczęła przybierać na wadze, zyskiwać uwagę wtedy, kiedy w świecie zachodnim zaczął narastać krytycyzm obecnie. A krytycyzm wynikał z tego, że przenoszenie jeden do jednego wzorców zarządzania i organizacji, które sprawdzają się w sektorze prywatnym, czyli w otoczeniu, w kontekście firmy, niekoniecznie musi mieć zastosowanie, jeśli chodzi o sektor publiczny, czy administrację publiczną, a w szczególności państwową. Powodem jest różnica na takim najbardziej substancjalnym poziomie celów. Czemu to ma służyć? No, sektor publiczny nie służy do osiągania zysku. I tutaj dotykamy podstawowego problemu. Natomiast u nas przybrało to formę taniego państwa. To tanie państwo zaczęło się manifestować, konkretne manifestacje to był rozwój umów cywilnoprawnych, ekspansja firm śmieciowych, z którymi OPZZ przez wiele lat walczył, a nie związki zawodowe, partnerzy społeczni, szczególnie po stronie pracowniczej, stawali przeciwko temu. To, jak zostało powiedziane, przyczyniło się do powstania wielu patologii, co zresztą ewidentnie wynika właśnie z państwa raportu. Częściowo przyczynę udało się zneutralizować. Rzeczywiście wprowadzenie pewnych mechanizmów, które tak naprawdę w kontekście naszego raportu dość dużo znaczą, bo to są takie niebezpośrednie mechanizmy regulacyjne. Jeżeli mamy próżnię i nie ma rokowań zbiorowych, to musi tutaj wchodzić prawo. I nawet jeżeli nie mamy do czynienia na przykład ze stosowaniem generalizacji układów zbiorowych, co teoretycznie w Polsce jest możliwe, tylko się tego nie robi, to na poprawę generalnie warunków pracy pracowników również outsourcowanych, ale generalnie pracowników, którzy regulacją układową nie są objęci, nie ma na to większych szans. No to są chociażby właśnie stawki wynagrodzenia minimalnego i to nie tylko tego dotyczącego pracowników etatowych pobierających pensje, ale również tych wynagradzanych według stawki godzinowej. Jest to duży postęp oczywiście. Drugi, o którym pani Katarzyna wspomniała, to są oczywiście klauzule społeczne. To kuleje, ale niewątpliwie jest instrumentem cywilizującym. Dlaczego outsourcing jest wyzwaniem dla stosunków pracy i dla związków zawodowych? Ja już pomijam polski kontekst. Tak jak państwo tutaj widzą, głównym problemem jest po prostu narastająca fragmentaryzacja stosunków pracy. To jest coś, co my doskonale w Polsce znamy, bo zarówno spluralizowany model ruchu związkowego, daleko posunięta atomizacja również i drugiej strony pracodawców. Powoduje, że mamy do czynienia z takimi wieloma średnio czy mało powiązanymi ze sobą właśnie w sensie instytucjonalnej regulacji subświatami. Jest wielu pracowników, którzy nie są objęci regulacją układową, nie należą do związków zawodowych.
realne perspektywy na to, oczywiście się poprawiły, ale nie oczekujmy tutaj jakichś radykalnych przełomów. Generalnie outsourcing sprzyja, chciałem sprzężenie zwrotne, oczywiście tak naprawdę, to jest zarówno przyczyna, jak i skutek, to po prostu i sprzyja, i jest efektem deregulacji rynku pracy i deregulacji stosunków pracy. Powstaje oczywiście pytanie, jak temu przeciwdziałać, bo to jest zjawisko niewątpliwie negatywne. Jeżeli dotyka sektora publicznego, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jest tylko pozornie tańsze rozwiązanie, o czym zresztą była mowa tutaj. Tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie eksternalizacja kosztów, czyli tak naprawdę upublicznianie kosztów przy prywatyzacji zysku. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa kierującego się, tak jak już powiedzieliśmy, do rynku księgowego, to jest oczywiście jak najbardziej racjonalne. Pytanie, czy leży to w interesie ogólnospołecznym. Jakby nieprzypadkowo pozwoliliśmy sobie zatytułować nasz tak zwany policy paper, jedną z publikacji wytworzonych w ramach projektu w ten sposób. Co tanie, to drogie. Bo nie da się tego inaczej w taki rapidarny sposób podsumować. My za to wszyscy płacimy. I to jest szczególnie dobrze widoczne w sektorze ochrony zdrowia. Tutaj również mamy pewną zbieżność z tematyczną, przedmiotową, z tym, czym Państwo się zajmowali. Po części również dotyczą tego usługi ochrony. Ja powiem o tych dwóch branżach, którymi się zajmowaliśmy, natomiast potem przekażę głos Dominikowi Obczarkowi, który powie o takiej bardzo ciekawej, trudno powiedzieć nawet, czy to jest branża. Dyskutowaliśmy na ten temat dość długo, nawet na ostatniej konferencji podsumowującej projekt. Czy można w ogóle mówić o tak zwanych usługach facility management w kategoriach sektora? To jest raczej forma usług, tak, pewnych kompleksowych usług polegających na tym, może tutaj, żeby wyjaśnić, co się kryje, nie będę tego rozwijał. To jest kompleksowa obsługa tego fizycznego aspektu działalności przedsiębiorstw. Począwszy od najprostszych rzeczy, czyli właśnie na przykład sprzątania, cateringu, po bardziej skomplikowane odcinki działalności, tak jak obsługa informatyczna. Generalnie wszystko, co ma założenie pozwolić firmie skupić się na tym, co jest korem i rdzeniem jej działalności. To jest usługa, powiedzmy, ten kompleks usług, który się niesamowicie rozwija. My zajmujemy się tutaj, Dominik sprzedał firmę ISS działającą w Polsce. W Polsce ona może jest skromna, natomiast na świecie ona zatrudnia 500 000 pracowników w tej chwili. Nie jest ona szeroko znana, a patrząc na te wielkości, które robią niesamowite wrażenie, to pokazuje to lepiej niż wszystko inne, jak bardzo ten rynek w ostatnich latach się rozwinął. Przechodząc do ochrony zdrowia. Mogę powiedzieć tyle, że to w taki oczywiście niezamierzony, ale ciekawy sposób jest komplementarny wobec tego, czym się Państwo zajmowali, bo naszym założeniem bazowym było to, żeby się skupić właśnie na efektach, czy przebiegu i efektach wpychania nie tyle działalności pomocniczej, czy funkcji pomocniczych. Tutaj uosobieniem były panie sprzątające psalowe w szpitalach. Tutaj bardziej chodziło o to, żeby się przyjrzeć, jak outsourcing wpływa na usługi, które są bliższe temu rdzeniowi. Dobrym przykładem może być działalność czy funkcjonowanie, powiedzmy, pielęgniarek i sposobów, w jaki się je zatrudnia lub może poza zatrudnieniem kupuje pracę w tym czasie, kiedy one już jako pracownicy świadczyć tej pracy nie mogą z różnych względów. Czy to jest outsourcing sensu stricte? Nie. To jest bardziej taka hybrydowa forma, która zawiera w sobie na przykład elementy multitaskingu, czyli wielozadaniowości. Ja powiem konkretniej może, o co chodzi, bo to jest przykład, który poznaliśmy oczywiście w toku naszych badań. Chodzi po prostu o to, jak wykorzystać, brzydko mówiąc, pielęgniarkę poza godzinami jej pracy, pielęgniarkę zatrudnioną na etacie w szpitalu. Podawano przykłady, że można to zrobić. Można to zrobić, ponieważ pielęgniarka ma pełne prawo wykonywać działalność gospodarczą jako osoba samozatrudniona.
nie stoi na przeszkodzie, żeby pani pielęgniarka po wykonaniu swojej, po zakończeniu swojej zmiany pozostała na swoim stanowisku pracy, tylko jako firma. To były takie przykłady. Oczywiście ja nie twierdzę, że one mają charakter powszechny. To też nie zostało powiedziane. Natomiast taki mechanizm został opisany. Druga sprawa to jest kwestia stosowania czy sięgania po usługi również pielęgniarek, nie tylko jako samozatrudnionych, ale również poprzez Agencję Pracy Tymczasowej. To znaczy bardziej, powiedzmy, mniej ewidentnym działaniem takim, które powiedzmy można było bardziej tolerować i nie wyglądałoby na tak ewidentne naginanie prawa, byłoby funkcjonowanie takie, o takich przypadkach również słyszeliśmy, działania pracy tej pielęgniarki w innym miejscu pracy, czy poza swoim metrystym zakładem pracy, chociażby w charakterze, przepraszam, pracownika Agencji Pracy Tymczasowej. Druga sprawa, na którą wskazano uwagę, to jest przykład może nie tyle czy również realnego, ale również i potencjalnego, bo to może się rozbijać, outsourcingu i zagrożeń, które są z tym związane, z ratownictwa medycznego, czyli tego elementu, który jako jedyny w całym łańcuchu systemu ratownictwa jest przestrzenią, której się dopuszcza istnienie prywatnych usługodawców. To zostało wskazane przez stronę związkową jako potencjalne źródło zagrożenia. Jakie były głównie wskazywane problemy związane z tego typu obsesji? Ja pomijam oczywiście kwestię przepracowania, bo ona jest funkcją zupełnie innego zjawiska. Zjawiskiem tym jest po prostu podpowiększająca się luka podażowa, jeśli chodzi o pracowników ochrony zdrowia w ogóle, wynikająca z odejść tych ubytków naturalnych, ludzi odchodzących na emeryturę z bardzo już zaawansowanych o średniego wieku. I lekarz i pielęgniarka przeciętnie mają około 50, to jest balansowanie na tej granicy. Zależy oczywiście, bo jeżeli popatrzymy na specjalistów, to ta średnia wieku jest jeszcze wyższa. Specjalistów konkretnych dziedzin, ona jest jeszcze wyższa, to jest 50 kilka. I to jest realne zagrożenie, że po prostu tych ludzi za chwilę zabraknie. Przepracowanie to jest jedna rzecz. Natomiast wskazywano nam również na to, że są pewnego rodzaju obszary działalności w szpitalach, które nie są być może związane stricte ściśle z samą istotą, to znaczy nie dotyczą pielęgniarek lub lekarzy. Chociaż instytucja lekarzy działających tylko i wyłącznie w ramach swojej działalności gospodarczej i upodabniających się do tego, co Szwedzi bardzo ładnie kiedyś nazwali lekarzem sztafetowym, tak? Czyli takim, który przemieszcza się od jednego ośrodka zdrowia do drugiego i wykonuje tam usługi jako firma, też stanowi problem, chociażby poprzez fakt wykorzenienia. To jest to, co wszystkich pracowników outsourcowanych dotyczy, brak tak naprawdę lojalności czy podzielonej lojalności, czyli funkcjonuje jako firma na własny rachunek, to przede wszystkim przyświeca mi tutaj realizacja interesu własnego, z potencjalnym pole konfliktu. Wracając do tych usług, na przykład kwestia zlecania usług analitycznych laboratoriom zewnętrznym. To było wskazywane jako potencjalne źródło zagrożeń ze względu na to, że poprzez jakby wypuszczanie pobranych preparatów na zewnątrz, już nie pomijając kwestię, że to idzie razem z danymi osobami i pacjentem, to otwiera pole do nadużyć i powiedzmy sobie szczerze, przekłamania, co za tym idzie, to się może potem rozjaśnić na tym zwiększonym procesie leczenia. Ja nie będę tego oczywiście rozwijał, nie znam się na tym, nie zajmowaliśmy się tym, natomiast to jest znowu zjawisko, które tam zasygnalizowano. Analizy laboratoryjne, radiodiagnostyka, to były te dziedziny czy te funkcje działalności szpitali przede wszystkim, których wypychanie na zewnątrz było wskazywane jako ryzykowne, rodzące potencjalnie groźne konsekwencje. Co do innych działalności pomocniczych, o których była mowa, tutaj zdanie było podzielone. Oczywiście można sobie wyobrazić, nawet nie sprawdzając tego empirycznie, że konsekwencje
prania na zewnątrz nie są tak naprawdę niczym szczególnie groźnym dla samych pacjentów czy dla samego personelu. Natomiast inna rzecz oczywiście z przygotowywaniem posiłku. To jest kwestia mocno dyskusyjna. Znamy ją z sektora publicznego, nie tylko z ochrony zdrowia. To są dyskusje na przykład tego, jak karmić w szkołach albo w przedszkolach. To jest dokładnie jakby inny aspekt, ale tego samego zjawiska. Druga sprawa, czyli drugi sektor, o którym powiedzieliśmy, to są te używane usługi ochrony. To jest sektor, który bardzo się rozwija. Tutaj mamy dane, które pokazują, że popyt, czyli nie mówimy o zatrudnieniu, ale o stronie popytowej, popycie na usługi związane z bezpieczeństwem bardzo dynamicznie, bardzo szybko wzrasta. Między 2015 a 2017 rokiem to jest wzrost o 25%. Problemem oczywiście, pytanie może inaczej, na które tutaj nie znajdziemy odpowiedzi, a które się kryje być może za tymi cudymi liczbami, jest to, że ma to związek ze wzrostem cen na usługi ochrony i to z kolei, tak jak nam powiedziałem, co wynikało, przepraszam, z naszych badań, co uzyskaliśmy w badaniach empirycznych, tu wskazuje się na to, że wzrost cen jest faktem i to powoduje na przykład, że wielu dotychczasowych klientów, chociażby wspólnoty mieszkaniowe, zaczyna odchodzić od kupowania usług związanych z fizyczną ochroną, czyli z obecnością ochroniarzy, portierów i pracowników na miejscu, przerzucając się na różnego rodzaju systemy zautomatyzowane, czyli monitoring, wszelkiego rodzaju systemy alarmowe, bezobsługowe i tym podobne. Sektor ochrony jest w polskich warunkach interesujący głównie dlatego, że to o nim, że jakby na nim niczym na soczewce tak naprawdę skupiały się negatywne konsekwencje stosowania logiki taniego państwa. A więc te budzące słuszne oburzenie przypadki, kiedy stawki godzinowe wynosiły poniżej 5 zł za godzinę. Znaliśmy takie przypadki. Oczywiście wiadomo dlaczego. To jest bardzo specyficzny z protokoliczności. O tym zresztą dyskutowaliśmy również na naszym spotkaniu, czyli kwestia tego, że mamy do czynienia z emerytami, którzy tę pracę wykonują, że mamy do czynienia z pracownikami legitymującymi się uszczerbkiem na zdrowiu, to mówiąc, są to niepełnosprawni, niejednokrotnie zatrudniani w zakładach pracy chronionych. To oczywiście każe się zastanawiać nad racjonalnością wykonywania czy świadczenia takich usług, tak zwanej ochrony, inaczej tego nie można określać. I też zastanawiać się nad kwestią tego, jak bardzo to jest zrytualizowane. Ale to też nie jest już nasz problem w tym momencie, bo wchodzimy na grunt psychologii społecznej bardziej tego, co we współczesnym świecie nazywa się zarządzaniem strachem. dlatego tym można tłumaczyć, dlaczego popyt na usługi związane z ochroną i rynek tych usług tak bardzo wzrasta. To, co możemy zauważyć, to, co się dało zauważyć, oprócz tego, że mamy do czynienia z sektorem, który występuje daleko posunięta prekaryzacja, jest również to, że to jest rynek pracy, który jest bardzo zdualizowany w tej chwili. To jest interesujące i to jest jakby potencjalny punkt zaczepienia do dyskusji nad tym, jak stosunki pracy tutaj cywilizować, że mamy bardzo wyraźny podział na tę część rynku, ten segment rynku, który znajduje się w rękach dominujących podmiotów, czyli kilku największych firm, które nie są firmami stricte czysto ochroniarskimi w tej chwili, tylko raczej koncentrują się na trzech głównych rodzajach działalności, czy to są usługi ochrony, czy to są usługi sprzątania, czy zapewnienia czystości, czy cateringowe. Te firmy dostrzegają problem dzikiej konkurencji, nazywając rzeczy po imieniu, ze strony małych agencji, które stosują praktyki
nieetyczne, często na pograniczu prawa, jeśli chodzi o praktyki, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników i kształtowanie warunków pracy. Tu rzeczywiście daje się zauważyć potrzebę artykułowaną przez duże firmy, potrzebę ucywilizowania, uregulowania, czyli nie deregulacji, a raczej re-regulacji stosunków pracy i re-regulacji rynku. Proszę zwrócić uwagę, że jednak pewnym, znaczy to nie, absolutnie nie twierdzę, że to jest czynnik zmiany jakościowej w tym momencie, ale to jest interesujący symptom moim zdaniem właśnie tego sposobu myślenia, że jednak układy zbiorowe przy ogólnej mizerii, jeśli chodzi o układy, regulację układową w Polsce, te układy zbiorowe, jeśli chodzi o dwie największe firmy, znaczy dwie spośród największych firm, nie chcę wchodzić w rankingi, mamy Imper, który jest największą firmą koncernem, który mieści się no, w czołówce, nie jestem w stanie powiedzieć na którym miejscu, to jest jedna z tych wielkich firm na rynku, że tam układy zbiorowe pracy istnieją. To w największych firmach działają związki zawodowe. To jakby stwarza pole do tego, żeby działania nad organizowaniem pracowników tych sektorów podejmować. Pytanie oczywiście, czy próby narzucenia pewnych rozwiązań takich samoregulacyjnych właśnie przez największych graczy ten rynek pozwolą ucywilizować właśnie w tym sensie, że pozwolą, czy doprowadzą do wyeliminowania, czy przynajmniej ograniczenia tych usług outsourcowania po kosztach, tak, po jak najniższej cenie. No bo to jest tak naprawdę pożywka i mechanizm, który napędza ze strony popytowej, jeśli chodzi o popyt na takie usługi, to napędza rozwój, istnienie, rozwój i przychody firmom małym, dzikim, które tak naprawdę działają albo na pograniczu prawa, albo często po prostu poza tą granicą prawa, jeśli chodzi o sposoby zatrudnienia pracowników i traktowania. Więc na tym może w tej chwili przerwę, potem jeszcze może wrócić do trzech wniosków do tych problemów. A teraz to tajemnicze facility management. Dziękuję za wprowadzenie do tego, czym tego rodzaju firmy w ogóle są. To jest zjawisko rzeczywiście, które nie funkcjonuje w świadomości powszechnej. I my z wielką przyjemnością tym bardziej zajęliśmy się jedną z takich firm globalnych, to jest ISS, mająca swój oddział również w Polsce. Są to firmy, które zajmują się kompleksowym dostarczaniem usług outsourcowanych różnego rodzaju. To może być ochrona, to może być catering, IT, administracja budynków. Wiele z takich usług jest standardowo wykonywana przez małe i średnie przedsiębiorstwa również w Polsce. Natomiast to, co jest wartością dodaną takiego przedsiębiorstwa, to oferowanie usług kompleksowych, czyli jednocześnie ochrony, cateringu, administracji budynkiem czy zarządzanie nieruchomościami, usługi recepcji, tego rodzaju usługi, które są sprzedawane jako po prostu pakiet i są dostarczane firmie zamawiającej klientowi. Tego rodzaju przedsiębiorstwa są odpowiedzią na pewien popyt, który się wytworzył w procesie rozwoju gospodarki i funkcjonuje on przede wszystkim w tym wymiarze globalnym, ponadnarodowym. Nie są to firmy, mam na myśli teraz facility management companies, które działają wyłącznie na poziomie krajowym. Pewnie znajdziemy takie przypadki, natomiast przede wszystkim są to firmy ponadnarodowe. ISS jest firmą duńską, która ma oddziały w niemal każdym kraju na świecie. Z całą pewnością w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej. Z tego też względu był to dobry przykład do przebadania w ramach naszego międzynarodowego badania, ponieważ w każdym z tych krajów, gdzie badanie było realizowane, ta firma funkcjonuje w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w
Holandii, w Niemczech, Niemiec nie było, mieliśmy jeszcze Włochy, Francji i Polskę. Polska była tym krajem, który reprezentował region Europy Środkowo-Wschodniej. No i schodząc już do wyników naszych badań, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć to, co już zostało podkreślone. Oddział firmy w Polsce jest stosunkowo niewielki w porównaniu do innych oddziałów w krajach Unii Europejskiej. To jest tylko 2,5 tysiąca pracowników i to jest drugi najmniejszy oddział krajowy w Unii Europejskiej. Najmniejszy funkcjonuje we Włoszech. I trochę nie wiemy, z czego to wynika. Prawdopodobnie dlatego, że tam po prostu ten rynek został zdominowany przez firmy konkurencyjne, ale też we Włoszech silne są przedsiębiorstwa małe i średnie. To w pewnym stopniu również tłumaczy nieco słabszą pozycję ISS-u we Włoszech. Ważne jest to, żeby zrozumieć, jak te firmy w ogóle funkcjonują. Jednym z najważniejszych wniosków z tego badania jest to, że w zasadzie większość pracowników zatrudnianych to są pracownicy usługowi, serwisowi. Pracownicy zatrudnieni w centrali, która jest zorganizowana w Warszawie, to jest drobna część całego zatrudnienia w firmie. To jest tylko 65 osób, jak udało nam się to ustalić, z ponad 2000, prawda? Więc to jest naprawdę niewielka część pracowników, która jest niezbędna do zarządzania procesami w firmie. To, co jest również bardzo istotne, to to, co też wynika z globalnego wymiaru funkcjonowania tej firmy, czyli relacje kontraktowe, umowy są podpisywane dużo częściej na poziomie korporacyjnym, czyli ISS dostarcza usług outsourcowanych innej globalnej firmie. Tak? To jest właśnie ten punkt, w którym ISS odpowiada, czy inne facility management companies odpowiadają na to globalne zapotrzebowanie. W dużo mniejszym stopniu te umowy są zawierane z podmiotami krajowymi, czy to z firmami prywatnymi, czy z instytucjami publicznymi. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że oczywiście i sektor prywatny i publiczny tutaj jest brany pod uwagę, więc to nie jest tak, że ISS czy inne tego rodzaju firmy funkcjonują wyłącznie w sektorze prywatnym. Tak więc one też wpisują się w pewną lukę taniego państwa, o której była mowa wcześniej. Specyfika pracy outsourcowanej i to jeszcze bardziej uwydatnia się w przypadku takich dużych firm jak ISS, jest rozproszona. Ci pracownicy nie mają nawet szansy zbudować jakichś relacji pracowniczych w miejscu pracy. Przecież to wygląda w ten sposób, mówiąc zupełnie konkretnie, że firma outsourcingowa ISS podpisuje umowę z firmą i wysyła tam swoich pracowników, żeby świadczyć określone usługi, tak, ochrony czy jakiekolwiek inne. I zazwyczaj jest to niewielka grupa. Tak? Oczywiście to zależy od tego, jaka jest skala tego zlecenia, ale to jest niewielka grupa. I te osoby pracujące w tej firmie nie mają żadnych relacji najczęściej z pracownikami wykonującymi swoje usługi w innych firmach. Więc trudno jest mówić tutaj o otworzeniu jakichkolwiek więzi na poziomie firmowym i to jest ogromna bariera dla tworzenia związków zawodowych, prawda, i reprezentowania zbiorowego interesu pracowników. Więc to jest no, taka strukturalna bariera dla ruchu związkowego. Konsekwencji też charakterystyki funkcjonowania tej firmy, warunki pracy są również inne, tak? Bo przede wszystkim to umowy z firmami klientami decydują o tym, jakiego rodzaju usługi są świadczone przez ISS i na jakich warunkach, czyli jakie są formy zatrudnienia, jaki jest czas pracy, jakie są wynagrodzenia, czy potencjalne
dodatkowe benefity, których raczej nie ma, tak? Których po prostu nie ma. Mówmy zupełnie uczciwie, bo to jest taki element, którego nie ma. Trzeba też przyznać, że w porównaniu do innych firm z polskim kapitałem, i to jest wniosek nie tylko z naszych badań, ale również z badań w innych krajach, warunki pracy oferowane pracownikom są nieco lepsze niż to, co oferuje rynek. Więc można powiedzieć, że ta forma organizacji działalności gospodarczej i pracy może być krokiem w stronę no, właśnie takiego cywilizowania tych warunków pracy, prawda? Natomiast stawiam tę tezę z dużą dozą ostrożności, mając na uwadze fakt, że często zagraniczne inwestycje no, wykorzystują to, że w naszej części Europy konkurujemy przede wszystkim niskimi płacami, więc nawet oferowanie nieco lepszych warunków. Mówiąc nieco lepsze warunki, mam na myśli stawki wyższe o 5%, tak, 10%, więc to nie są stawki dwukrotnie wyższe. Trzeba tutaj zachować odpowiednie proporcje. Nawet oferowanie nieco lepszych warunków nie jest dla firmy obciążeniem i z całą pewnością nie jest zagrożeniem dla zyskowności. Tutaj te proporcje w wyciąganiu wniosków muszą być zachowane. To, co jest ważne, żeby podkreślić, to to, że w tej firmie dominują indywidualne stosunki pracy. Nie ma zbiorowych stosunków pracy. I w tym sensie ta firma wpisuje się w całość krajobrazu stosunków przemysłowych, rokowań zbiorowych w naszym kraju, a w szczególności w odniesieniu do działalności outsourcowanej, czy sektora usług outsourcowanych, bez względu na to, jakiego terminu tutaj użyjemy. Oznacza to, że po prostu tam nie ma też związków zawodowych. Usłyszeliśmy taką informację, że kiedyś, kilka lat temu, była taka próba założenia związku zawodowego w jednym z krakowskich oddziałów. Niestety jeszcze nie jest to informacja potwierdzona, więc póki co nie znalazło się to w raporcie, natomiast wydaje mi się, że możemy to przedstawić w szerszej debacie i potraktować jako przejaw interesującego zjawiska, które warto monitorować. Firma podjęła pewną reakcję na założenie związku zawodowego i doprowadziło do założenia innej spółki i przeniesienia pracowników no, nie działających w tym związku zawodowym do nowej spółki, przez co funkcjonowanie związku zawodowego zostało zneutralizowane. Tak? Więc to są takie praktyki, których oczywiście raczej byśmy nie chcieli widzieć w przedsiębiorstwach, bo prowadzą do, raz jeszcze to podkreślę, indywidualnych stosunków pracy. To, co jest ważne i jednocześnie niezwykle ciekawe, to to, że w ISS funkcjonuje Europejska Rada Zawodowa na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast polskim delegatem jest przedstawiciel firmy zatrudnionej w centrali. Więc nie jest to przedstawiciel ani związku zawodowego, ani pracownika pracowników serwisowych, którzy stanowią przytłaczającą większość zatrudnienia w tej firmie. Jest to po prostu przedstawiciel silnie związany z pracodawcą. W takich warunkach trudno jest oczekiwać bardziej aktywnych działań, większej aktywności tego przedstawiciela w Europejskiej Radzie, które miałyby na celu podnoszenie warunków pracy, przede wszystkim pracowników serwisowych. W tym punkcie może zamknę wątek dotyczący tego studium przypadku, bo nie mamy chyba też zbyt wiele czasu, więc przejdę do rekomendacji. To, co wydaje mi się, że warto podkreślić przede wszystkim, to, że to nasze przyglądanie się usługom outsourcowanym jest rodzajem pewnej soczewki.
która amplifikuje pewne procesy czy same rzeczy, z którymi mamy do czynienia w Polsce, zarówno w odniesieniu do stanu dialogu społecznego, stanu rokowań zbiorowych w Polsce, jak i w odniesieniu do warunków pracy. Ta soczewka, czy to wzmocnienie tego obrazu polega na tym, że pewne zjawiska są dużo silniejsze. Tak? To znaczy słabość partnerów społecznych, instytucji dialogu społecznego w przypadku outsourcingu wzmacnia się do w zasadzie zaniku, tak? W zasadzie zaniku tych instytucji. Mamy informacje tylko o incydentalnym występowaniu związków zawodowych czy układów zbiorowych. Jeśli chodzi o wymiar warunków pracy, to znowu mamy tutaj do czynienia ze wzmocnieniem prekaryzacji pracy. Znaczna część usług outsourcowanych to po prostu prace prekaryjne, niestabilne, często z dużym udziałem umów cywilnoprawnych, fałszywego samozatrudnienia, niskopłatne oczywiście, tak? Więc jest to, można sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest ten taki najciemniejsza część polskiego pracy. Warto też wspomnieć o pracy nierejestrowanej, no, to do tej pory jeszcze nie padło, a w tych usługach to jest ogromny problem. Jakby znaczna część, oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić jak duża, ale prawdopodobnie nie mała, to są zjawiska pracy nierejestrowanej. I co można z tym zrobić? Oczywiście wychodzimy z bardzo trudnej pozycji. Wiele jest tutaj barier dla partnerów społecznych, dla związków zawodowych, dla instytucji publicznych czy dla kształtu prawa pracy w Polsce. Więc te rekomendacje trzeba zachować pewną skalę i możliwości oddziaływania tych rekomendacji w takim kontekście. Przede wszystkim, jeśli chcemy w ogóle doprowadzić do zbiorowych stosunków pracy i odejść od tego modelu indywidualnych stosunków pracy, to muszą się pojawić związki zawodowe, których po prostu nie ma obecnie. A więc te związki muszą się pojawiać, formułuję te wnioski mając na uwagę te bariery, o których już wspominałem, tak, związane z fragmentaryzacją, z rozproszeniem tych pracowników w pracujących w firmach klientów. Więc zdaję sobie sprawę, że jest to niezwykle trudne. Trzeba też wziąć pod uwagę zdolność związków zawodowych do organizowania pracowników w sektorach, gdzie jest bardzo wysoka rotacja. Tak. Jeśli, patrząc teraz też na związku zawodowego, jeśli taki związek miałby zainwestować w organizowanie w przedsiębiorstwie ze stałym zatrudnieniem i z firmą, gdzie jest wysoki udział w outsourcingu, to pewnie zainwestuje w ten pierwszy typ przedsiębiorstw, prawda? Co jest zrozumiałe, bo będzie większa szansa na to, żeby utrzymać członków związku i bronić interesu. Więc trzeba uczynić też to zastrzeżenie, formułując ten wniosek rekomendacyjny. Niemniej jednak, z racji na skalę trudności i największą prekaryzację, jedną z największych skal prekaryzacji w tym obszarze, no warto jednak go zupełnie nie porzucać, realizując pewne wartości związkowe przecież, prawda? I zastanowić się nad alternatywnymi metodami organizowania, oddolnymi. Myślę, że temu można by było poświęcić całe oddzielne seminarium, nie chcę tego wątku w tym momencie rozwijać. Ważne jest też to, żeby w pracy organizacyjnej uwzględniać pracowników migracyjnych. Bardzo dobrze wiemy, że od kilku lat mamy duży napływ pracowników, przede wszystkim z Ukrainy, i oni w pierwszej kolejności lądują właśnie między innymi w usługach outsourcowanych, prawda? Więc jeśli gdzieś w ogóle pracownicy migracyjni są, to właśnie największy udział, jeden z największych udziałów jest właśnie w tym sektorze. Wracając jeszcze raz do perspektywy związków zawodowych, prawdopodobnie większe szanse na organizowanie pracowników będą dotyczyły dużych firm.
To się przecież potwierdza w przypadku Consalentu i Impela. No, to są duże przedsiębiorstwa, gdzie jest szansa na większą aktywność pracowników i na większy napływ tych pracowników do związków zawodowych. Prawdopodobnie w dużych firmach też jest większa stabilność zatrudnienia. Mam na myśli to, że częściej stosowane są umowy o pracę, które uprawniają do założenia związku zawodowego. Jakąś szansą z zastrzeżeniem co do skali są również ponadnarodowe rokowania zbiorowe, ponadnarodowy dialog społeczny. Tutaj oczywiście europejskie rady zakładowe są do tego najlepszym narzędziem, ale też trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeśli członkami polskich firm, funkcjonujących w Polsce firm, są przedstawiciele pracodawcy de facto, to o takich działaniach działania w ramach ERZ-u nie ma co mówić. Dlatego potrzebna jest też solidarność związków zawodowych z krajów, gdzie stosunki przemysłowe są dużo bardziej rozwinięte. I dzisiaj oczywiście nie mamy takich osób na sali, ale wydaje mi się, że taki wniosek lepiej mógłby wybrzmieć na spotkaniach, konferencjach międzynarodowych, gdzie przedstawiciele związków zawodowych się pojawiają, także w europejskim dialogu społecznym. To zatem, co jest najbardziej realne w polskim kontekście, to jest oddziaływanie związków zawodowych, partnerów społecznych na proces stanowienia prawa. I to się rzeczywiście dzieje. OPZZ i nie tylko związki zawodowe są zaangażowane już od wielu lat w kształtowanie przepisów prawa zamówień publicznych. To jest naprawdę to działanie, które przynosi realne te efekty, o czym mówiła też Katarzyna, że pod wpływem stosowania klauzul społecznych, propracowniczych, niektóre szpitale odeszły od modelu outsourcowania niektórych usług. Więc tutaj widać ten realny efekt, w związku z tym związki zawodowe tutaj powinny koncentrować przede wszystkim swoją siłę. Innym aspektem jest ograniczenie, czyli ja w zasadzie sformułowałbym ten wniosek jeszcze mocniej, likwidacja umów cywilnoprawnych, które by regulowały pracę. Lub inne zmiany w tym obszarze dotyczące umów cywilnoprawnych, które by obejmowały umowy cywilnoprawne ochroną pracowniczą. W zasadzie co do skutków mówimy o tym samym, natomiast to jest kwestia tego, które z tych rozwiązań znajdzie większe poparcie polityczne. Likwidacja umów cywilnoprawnych regulujących pracę pojawiła się w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej dotyczącej nowego kodeksu pracy. Była tam taka propozycja, to jest jeden z tych postulatów, które związki zawodowe mogą podejmować. Ograniczenie fikcyjnego samozatrudnienia, więc jakby to jest kontynuacja tej samej linii. Ważnym elementem jest podnoszenie płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej. Świetnie, że te oba mechanizmy już funkcjonują w Polsce. To jest naprawdę duża korzyść dla rynku pracy i dla pracowników outsourcowanych. Pamiętajmy, że to właśnie w tym sektorze udział prac niskopłatnych jest bardzo szeroko reprezentowany, więc wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej miało ogromne znaczenie dla tego sektora. A rolą partnerów społecznych, związków zawodowych jest to, żeby płacę minimalną podnosić możliwie szybko w mechanizmie, w którym związki zawodowe, partnerzy społeczni są włączeni. Regulacja czasu pracy to jest kolejna rzecz. To jest jeden z tych problemów, który pojawił się w naszych badaniach. Tutaj te możliwości wpływania na legislację są nieco mniejsze, natomiast warto zwrócić uwagę chociażby na to, że w Polsce działa wydłużony okres rozliczania czasu pracy, prawda, który został wprowadzony kilka lat temu, w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam. I on, to nie jest regulacja, która pozytywnie wpływa na warunki pracy w outsourcingu.
zupełnie życzeniowy postulat, ale moim zdaniem on ma charakter strategiczny i nie warto go porzucać. To jest ożywienie ponadzakładowych układów zbiorowych. Jeśli związki zawodowe mają gdziekolwiek siłę, to jest to poziom ponadzakładowy czy sektorowy, mając na myśli inne kraje Europy Zachodniej. Jeśli nie uda się wzmocnić partnerów społecznych na tym poziomie, to nie mam żadnych wątpliwości, że nie uda się wzmocnić dialogu społecznego w Polsce. I na koniec oczywiście nie tylko prawo jest ważne, ale też egzekucja tego prawa, czyli wzmocnienie instytucji realizujących czy kontrolujących przestrzeganie tego prawa. Nie będzie to możliwe bez wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy. To byłoby wszystko z naszej strony i chętnie podejmiemy dyskusję na temat naszych wniosków. Dziękujemy Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję Dominikowi Mszakowi i Janowi Przerzystemu. Jak Państwo widzieliście, zmieniliśmy to na kolejne, żeśmy od szczegółów, a zakończyliśmy na ogólnych rekomendacjach. I teraz, jeśli Państwo macie jakieś pytania do prelegentki, prelegentów, bądź komentarze, to bardzo proszę. Dziękuję za przygotowanie tego raportu, który jest na pewno niezwykle cennym uzupełnieniem dokumentu, który powstał przed 2 laty, gdzie przyglądaliście się Państwo sytuacji pracowników ochrony zdrowia i sposobu realizacji zamówień publicznych właśnie w tym sektorze. Rzeczywiście jest to o tyle cenne badanie, ponieważ jest ono realizowane bezpośrednio w miejscu pracy osób, których bezpośrednio dotyka problem umów śmieciowych i sposobu zatrudnienia ich zgodnie z kodeksem pracy. I jest to także niezwykle cenne badanie w kontekście także raportów Urzędu Zamówień Publicznych, które w zupełnie inny sposób podchodzą do badania realizacji zamówień publicznych, nie skupiając się aż tak na aspekcie społecznym realizacji zamówień publicznych, podkreślając jednocześnie, że nowelizacja prawa zamówień publicznych w 2016 roku praktycznie rozwiązała nam problem związany z kwestiami pracowniczymi w zamówieniach publicznych, wskazując na istotny wzrost stosowania klauzuli prozatrudnieniowej w zamówieniach publicznych, abstrahując zupełnie od jej jakości i od tego, że jest to tak naprawdę wypełnienie obowiązku wynikającego z kodeksu pracy, bo też wspomniane było podczas Państwa wystąpień, że taki obowiązek w zamówieniach publicznych przed 2016 roku nie obowiązywał. On oczywiście obowiązywał, ponieważ cały czas obowiązuje w polskiej gospodarce kodeks pracy. Niestety właśnie ilość nadużyć, aby nie mówiąc bardziej dosadnie, na rynku pracy i wyzysku, z jakim mieliśmy do czynienia w ogóle na rynku pracy, w szczególności w zamówieniach publicznych, spowodował, że tak naprawdę zostaliśmy zmuszeni do wskazania w zamówieniach publicznych wprost obowiązku stosowania kodeksu pracy również w zamówieniach publicznych. I faktycznie, jak słusznie mówiła pani Katarzyna Duda, w Radzie Dialogu Społecznego Związkom Zawodowym udało się przekonać pracodawców, że jest w ich interesie to, aby przede wszystkim właśnie wprowadzić obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych, ale także doszliśmy do wspólnego porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, aby oskładkować umowy zlecenia. I na ten element rzeczywiście ten raport wskazuje. Fajnie byłoby, aby to, co Państwo też mówią teraz, tak? Czyli wskazanie wprost tego, że jakby to jest kwestia też aktywności związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego, również w tym dokumencie wybrzmiała, ponieważ jakby w tej części badawczej faktycznie wskazuje się na pewne argumenty działania związków zawodowych, które częściowo wynikają z barier prawnych, ponieważ wiemy dobrze, że outsourcing powoduje, że są pewne bariery prawne, przynajmniej dotychczas funkcjonujące, związane z możliwością w ogóle zrzeszenia
zgłaszania osób na umowach zlecenia czy umowach o dzieło, które zostały zniwelowane teraz przez nowelizację ustawy o związkach zawodowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i też kwestia właśnie tej solidarności zawodowej, z którą mamy cały czas do czynienia, która jest właśnie pokłosiem outsourcingu, tak, który dzieli grupy zawodowe, dzieli osoby ze względu na sposób zatrudnienia i rzeczywiście łamie solidarność pracowniczą. I tutaj absolutnie trudno negować i polemizować z takimi wynikami badań, które rzeczywiście wskazują na to, jak silne konsekwencje tak naprawdę bezpośrednio na pracowników mają takie zjawiska. Ich sytuacja jest niezwykle trudna. Nie dziwi się, że rzeczywiście czują się sfrustrowane także i czują się osamotnione przez związki zawodowe, bo też to jest wskazane w badaniu. Natomiast też mam świadomość tego, jakie są bariery działania związków zawodowych, na które też Państwo wskazują i wskazywali w wystąpieniach. My jako OPZZ nie byliśmy przeciwni outsourcingowi jako sposobowi prowadzenia działalności biznesowej. Zawsze byliśmy przeciwni outsourcingowi w wykonaniu, który funkcjonuje u nas w polskiej gospodarce. Czyli po prostu jest to oparte na nadużyciu, na sposobie wykorzystania tego narzędzia do obniżenia praw pracowniczych, obniżenia wynagrodzeń i tak naprawdę osłabiania zdolności do organizowania się pracowników, bo to też jest element, który jest potem trudny dla nas do przezwyciężenia, jak zrzeszać potem te związki, tych pracowników w związki zawodowe. To jest dla nas oczywiście wyzwanie. Jeśli chodzi o jeszcze kwestie zamówień publicznych, to chciałabym zwrócić uwagę na to, że wprowadziliśmy też w porozumieniu z organizacjami pracowniczymi te przepisy zgodnie z dyrektywą, w których zwracamy uwagę na kwestie pozacenowe, tak? Gdzie kryteria pozacenowe muszą mieć 40% wartości zamówienia i to też miało na celu poważne zwiększenie roli kwestii jakościowych w zamówieniach publicznych. I teraz to, co robimy, to próbujemy przede wszystkim działać dalej na rzecz poprawy sytuacji pracowników. Zarówno w sektorze ochrony zdrowia, to chciałam tylko powiedzieć o tym, że w Radzie Dialogu Społecznego pracujemy nad systemowym rozwiązaniem w sprawie wzrostu wynagrodzeń, bo tam prowadzimy dialog, bardzo trudny dialog tak naprawdę nad przygotowaniem pewnego systemowego rozwiązania i systemowego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony. Jest nawet złożony, co prawda nie przez naszą organizację, ale przez jedną ze związków zawodowych wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który skarży pewne porozumienie płacowe, które nie uwzględnia wszystkich pracowników w porozumieniach płacowych. Staramy się także, i to robiliśmy w Komisji Kodyfikacyjnej, właśnie pracować nad nowym pojęciem rzeczywistego pracodawcy. To jest też odpowiedź na to, na co Państwo zwracają uwagę, już zmierzam ku końcowi. To jest kwestia tego, że rzeczywiście jest trudno znaleźć podmiot, z którym możemy negocjować, ponieważ pracownicy świadczą pracę na rzecz instytucji publicznej, która tak naprawdę, której finansowanie zapewnia, jest zapewnione z budżetu, więc minister finansów decyduje nad zakresem finansowym, jaki mają do dyspozycji. Z kolei firma outsourcingowa nie poczuwa się do negocjacji, ponieważ ona tak naprawdę wypożycza pracowników i chcieliśmy rzeczywiście w Komisji Kodyfikacyjnej, aby ten pojęcie rzeczywistego pracodawcy wprowadzić, abyśmy mogli mieć podmiot, osoby, z którymi moglibyśmy rzeczywiście negocjować. Ostatnią rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest kwestia rzeczywiście pracowników migrantów. Wobec tych działa Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich i tam przedstawiciele, przewodniczący Związku Zawodowego stara się działać na rzecz pracowników, którzy tutaj wykonują pracę. Jest to problem rzeczywiście ze względu na to, że ci pracownicy przyjeżdżają tutaj na krótko, świadczą pracę dla różnych pracodawców, też są niechętni, jeśli chodzi o zrzeszanie się, bardziej potrzebują doraźnej pomocy niż też obawiają się zrzeszania. I
To jest też właśnie takie wyzwanie, które poruszamy w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, żeby stworzyć taką, mówiąc kolokwialnie, legitymację pracownika, który mógł być członkiem związku zawodowego niezależnie od miejsca i przedstawicieli zakładu pracy, w którym świadczy pracę. I ostatnią rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest kwestia przedstawicieli przedsiębiorców, tak? Czyli kwestia tego, że tak naprawdę jest nadal duże wyzwanie pracy nad przedsiębiorcami i tego, aby oni zrozumieli, że rzeczywiście pracownik nie powinien być rozpatrywany w kontekście tylko kosztowym, ale też aby tutaj wzrosła tak naprawdę społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Nad tym pracujemy w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, wypracowując rekomendacje dla przedsiębiorców już bezpośrednio, aby oddziaływać po prostu na ich postawę. Bo obserwujemy w zamówieniach publicznych, że w momencie, kiedy wzrastają wymagania dla nich, oni po prostu nie startują do przetargu, ponieważ po prostu trudno jest zmienić ten kosztowy sposób konkurowania na rynku. Dziękuję. Takie krótkie pytanie tylko i wyłącznie, mianowicie istotne z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy, czy w ramach tych badań, które Państwo teraz prowadzili, tych placówkach medycznych, czy Państwo starali się ocenić, że procent tych umów cywilnoprawnych w ramach tego outsourcingu, jaki wypełniał charakter stosunku pracy? Czy to było w ogóle przez Państwa uwzględnione, czy akurat to być może nie? To znaczy, ocena tego, czy właśnie ta umowa wypełnia przesłanki stosunku pracy, znaczy ja się na pewno czegoś takiego nie podjęła, tak, aby no wiadomo, to jest decyzja należała się do sądu. Chociaż myślę, że w tych przypadkach, o których powiedziałam, że na przykład na jednym piętrze, tak, sprzątały osoby zatrudnione przez firmę zewnętrzną i na przykład ta pani właśnie miała umowę zlecenie i tutaj z drugiej strony pani zatrudniona bezpośrednio przez instytucję, no, gdzie naprawdę tych warunki zatrudniania, warunki pracy, zakres obowiązków był tak bardzo zbliżony, to tam można było wnioskować. Natomiast nie podjęłabym się tutaj, prawda, oceny. Ja mam takie pytanie, czy to, co ostatnio wydarzyło się w Łomży w szpitalu, te trzy tragiczne sytuacje, nie są po części egzemplifikacją tego wszystkiego, co się dzieje w ramach outsourcingu, oczywiście w tej części dotyczącej, bo tutaj jeszcze chodzi o to, co lekarze zrobili, czy czasem właśnie też forma ich zatrudnienia nie spowodowała tej tragedii i to może nas w dalszym ciągu czekać inny sytuacja. Generalnie też uważam, że z tego raportu wynika, że związki zawodowe mają ogromny problem z dotarciem do tych rozproszonych grup zatrudnionych. Czy remedium na to nie powinny być pewne działania, ja przepraszam za to porównanie, ale do tych street workerów, którzy biegają po ulicach i szukają ludzi troszeczkę zagubionych w życiu i próbują ich znaleźć. I czy tutaj związki zawodowe poprzez pewną analogię nie powinny trafiać właśnie takimi metodami niekonwencjonalnymi do tych środowisk, po to, żeby jednak ta świadomość uzwiązkowienia ludzi i tego, że związek zawodowy staje w ich obronie, jest no, ważny i istotny w ich pracy. Ja może ze swojej strony powiem, że jedną z głównych barier takich w kategoriach ogólnospołecznych jest wizerunek związków zawodowych. To jest coś, z czym się mierzymy no, co najmniej od początku lat 90., prawda? Taki okres związków zawodowych był tworzony jako grupy, która ma charakter roszczeniowy, która jest hamulcowym gospodarki, która
obraz był prezentowany i jakby to też było potwierdzane przez wiele projektów badawczych. Powstawały publikacje dotyczące negatywnego wizerunku związków zawodowych. I wydaje się, że to jest jedna z tych barier, która sprawia, że członkostwo w związkach zawodowych jest niewielka. Inny wątek to jest to, o czym też mówiliśmy z Jankiem, bo jakby też mamy pewną taką ciągłość historyczną w polskim społeczeństwie, która jest nie tylko w Polsce, tak w ogóle w tej części Europy, która jest związana z dużą nieufnością wobec wszystkiego, co jest publiczne i zorganizowane, prawda? Jest niska też niskie członkostwo w organizacjach pozarządowych, to nie tylko dotyczy związków zawodowych. Niski poziom kapitału społecznego, niski poziom zaufania. I to jest zadanie, które powinniśmy sobie postawić jako właśnie jako organizacje pozarządowe, jako instytucje spraw publicznych czy związki zawodowe, które polega na budowaniu tego kapitału społecznego we wszystkich obszarach, w których funkcjonujemy. I odnosząc się do tego, co Pan powiedział na samym początku, mówiąc o alternatywnych formach organizowania, to oczywiście są takie znane oczywiście na świecie, w Europie i wiele też z nich było opisanych. Pamiętam jeden z takich sposobów, który jest stosowany na Wyspach Brytyjskich, w Irlandii Północnej, który polega na tym, że organizatorzy związkowi przychodzą do pubu lokalnego, gdzie w każdy piątek, sobotę przychodzą pracownicy różnych firm, ale ci, którzy mieszkają bezpośrednio w okolicy, bo wpisuje się to w pewien model kulturowy funkcjonowania społeczności lokalnych na wyspach, no, jakby to życie społeczne toczy się w pałach. I organizatorzy związkowi przychodzą tam, gdzie są pracownicy, gdzie potencjalnie można przekazywać informacje na temat praw pracowniczych, prawa pracy, zachęcać do zrzeszania się w związkach zawodowych. Natomiast też trzeba mieć na uwadze to, że na wyspach funkcjonuje nieco inny model uzwiązkowienia. Tam każdy może być członkinią związku zawodowego. W Polsce funkcjonuje wymóg zatrudnienia co najmniej 10 osób, właśnie umową o pracę w konkretnym zakładzie pracy. Więc to są też troszeczkę inne uwarunkowania, które powinniśmy mieć na uwadze, ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić różne modele, tak, które wychodzą naprzeciw też specyfice na polskiego dialogu społecznego, kontekstu kulturowego, tak? Więc oczywiście taka rekomendacja mieści się w ramach naszych głównych wniosków raportowych, natomiast to przede wszystkim związki zawodowe muszą wziąć odpowiedzialność za to, jakie modele przyjmą i też muszą podjąć decyzje, które z tych modeli będą najskuteczniejsze, bo to związki przecież działają i organizują pracownik. Jeśli ja mogę tutaj dodać, to znaczy organizowanie w polskich warunkach, tak jak Pan to porównał do krajów, to jest oczywiście rzecz nie nowa, próbowana przez ostatnie przynajmniej 20 lat, tylko zorganizowanie w polskim kontekście, zresztą nie tylko w polskim, jest jeden problem. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, skąd to wyszło, to był też problem podnoszony, ono po prostu dużo kosztuje. To jest kwestia tego, że związki zawodowe polskie przy swoich ograniczonych zasobach, czy finansowych, czy organizacyjnych, czy ludzkich, no mają niewątpliwie z tym problem. Są takie alternatywy w postaci, po polsku trudno, nie chyba do tego określenia, ale to, czym Dominik wspominał, korzystanie z miejscowych sieci społecznych, czyli chociażby ten park, który to symbolizuje na Wyspach Brytyjskich, społecznościowy tak zwany model związkowienia, czyli próba zakorzeniania się w środowiskach lokalnych. Rzeczywiście takie próby w Polsce też są widoczne od jakiegoś czasu. Znaczy ja myślę, że tutaj nie ma jednego dobrego rozwiązania, to znaczy nie ma rozwiązania uniwersalnego, to raczej powinno być jakieś takie kombo, czyli stosowanie różnych rozwiązań strategicznych, sprawdzanie, czy w danym kontekście, nawet lokalnym, właśnie one się sprawdzają.
Bo nie można negować na przykład w specjalnej strefie ekonomicznej praktycznie próby tego typu działania, czyli rozmowy chociażby przed bramami zakładu z pracownikami, którzy wychodzą, mogą przynosić rezultaty. Ja dodałbym jeszcze jedną rzecz, bo to oczywiście odpowiedzialność związków zawodowych ona niewątpliwie jest i to też jest kwestia zdefiniowania swojej funkcji społecznej przez te organizacje w świecie, który się przecież zmienia i rynku pracy, który się zmienia. Ale też nie zapominajmy o odpowiedzialności państwa, no to ona się przebijała tutaj tak naprawdę przez cały czas i w raporcie przedstawionym przez państwa i tak naprawdę również w naszym. Ponieważ te instrumenty potencjalne są. Pani Katarzyna w ogóle się wstali, wspomniała o czymś takim, co jest moim zdaniem absolutnie kluczowe. I należy właśnie żałować, że całe to przedsięwzięcie ze stworzeniem nowego kodeksu pracy, tego dwuczęściowego, upadło. No, na ten moment tak to po prostu należy nazwać. Być może właśnie ta taktyka, o której się mówi, że będzie się wyjmować klocki i próbować przez nowelizację obecnego kodeksu wkładać pewne rozwiązania. No, to chyba nic innego nie pozostaje na ten moment. Ale bardzo ważna rzecz podnoszona, ja nie jestem prawnikiem oczywiście, więc od razu zastrzegam, proszę to potraktować jako głos laika, na pewno nie eksperta. Jednak znam literaturę z prawa pracy, z tym wiem na bieżąco. I ten problem stosowania tego modelu zarządczego, a nie właścicielskiego pracodawcy, to jest coś, co jest podnoszone od bardzo, bardzo wielu lat. Bo rzeczywiście to się w praktyce sprowadza do tego, że nie bardzo wiadomo z kim rozmawiać. A już w takiej sytuacji, kiedy pojawia się outsourcing, kiedy pojawiają się trójstronne na przykład umowy, wtedy kiedy mamy do czynienia z pracą tymczasową, jeszcze bardziej ten proces utrudnia i jeszcze bardziej zamazuje, rozprasza odpowiedzialność. Czyli nie wiadomo z kim rozmawiać. Kolejna rzecz to jest jednak taka, to też szkoda właśnie, że z kodeksem nie wyszło, bo to była szansa naprawdę na ożywienie rokowań zbiorowych i układów pracy. To docelowo mogłoby faktycznie doprowadzić do tego, że ten poziom, który jest martwy, ja się w pełni zgadzam, nie tylko ja, to nie jest taka pani moja, ani Dominika, opinia tylko wyłącznie osobista, tylko wynika to z badań od wielu lat prowadzonych, wynika to również z doświadczenia praktycznego, które mają wnioskowcy, że tego najistotniejszego poziomu, czyli branżowego, po prostu nie ma. A nie ma to między innymi dlatego, że jest instrument, o którym ja wspomniałem pokrótce, czyli możliwość generalizacji układów zbiorowych, z której nikt nie skorzystał. Ja nie twierdzę, że byłoby to remedium tak naprawdę, bo jeśli popatrzymy na te tak zwane ponadzakładowe układy zbiorowe, które u nas są, to większość jest po prostu martwa, albo przynajmniej, jeśli wyrazić to grzecznie, trochę dysfunkcjonalnie. No niewiele czy praktycznie nic nie zmieniają. Więc sam ten akt niewiele by zmienił, ale jednak to, że do tego czegoś takiego nie doszło, jakby świadczy właśnie bardzo dobitnie o kategorii politycznej robienia tego kontekstu. I to jest jakby coś, co się otrzymuje od 20 lat, nie myślę. Jeszcze jednak jedno zdanie, konkluzja swobodnego zrzeszania się osób do związków zawodowych i takiej bardziej niechęci, albo może takiej ambiwalentnego stosunku do związków zawodowych. To jest taki, że moim zdaniem jest za mała świadomość społeczna, jakie są rzeczy wywalczone przez organizację związkową, albo mocno nagłaśniane w momencie wcześniejszych, nie wiem, czy rozmów, czy debat. Tak jak na przykład z minimalną stawką godzinową, która, jak powiedzieliście Państwo, poprawiła w jakimś tam stopniu tą sytuację osób zatrudnionych na outsourcingu. I tak samo jest na przykład w tej chwili, duża debata jest na temat wprowadzenia znowu stażu pracy 35-40, które też związki zawodowe wałkują, można powiedzieć, od wielu lat, nawet łącznie z projektem ustawy w tej sprawie. Natomiast za chwilę będzie informacja, że wprowadzili to politycy i ugrupowanie rządzące. Natomiast nie będzie słowa na ten temat, że to było przez wiele lat dyskutowane i problemy były zgłaszane przez związki zawodowe. I tutaj mi się wydaje, że to jest duży problem, jakby nie nagłaśnianie tych sytuacji. Za dzisiejszą prezentację. Chciałem podziękować Janu Krzyżowskiemu Powierczakowi za to, że podzielił się wnioskami z własnym panem. Na koniec.
taka krótka refleksja, ale także zapowiedź dalszych działań, ponieważ rzeczywiście to nie jest ta dzisiejsza prezentacja raportu, ona nie kończy naszych działań na rzecz upowszechniania wniosków i rekomendacji z tego dokumentu przygotowanego przez Katarzynę Budę. Po nowym roku będziemy starali się prowadzić działalność rzeczniczą, także adresowaną do związków zawodowych, aby uzmysławiać, czy proponować, czy inspirować dyskusję na temat nowych form działania związków zawodowych, ponieważ niewątpliwie outsourcing jest pewną też zapowiedzią głębszych zmian, które zajdą na rynku pracy, chociażby w związku z digitalizacją czy automatyzacją pracy, że będzie jeszcze więcej osób pracujących, których związki z miejscem pracy, czy z koleżankami, z kolegami wykonujących tę samą pracę będą zupełnie inne niż te, które znamy z czasów epoki przemysłowej. To niewątpliwie wymusi na związkach zawodowych nową formułę działalności. Ale niewątpliwie my nie chcielibyśmy także zrzucać całej odpowiedzialności na związki zawodowe i staramy się zaadresować ten raport przede wszystkim do instytucji państwa, ponieważ obiektem naszych badań było to, jak instytucje państwa kontraktują te usługi. I wydaje się, że to instytucje państwa powinny być takim wzorcowym pracodawcą w Polsce, znaczy powinny wyznaczać dobre standardy zatrudniania i wreszcie udowodnić, że polskie państwo działa w sposób komplementarny, ponieważ niewątpliwie outsourcing w instytucjach publicznych pokazuje, że polskie państwo działa w sposób fragmentaryczny, ponieważ punktowe oszczędności składają się na generalne koszty, ponieważ outsourcing motywowany oszczędnościami na poziomie jednej instytucji powoduje obciążenie dla budżetu w postaci na przykład zwiększenia nakładów na pomoc socjalną dla biednych pracujących i wydaje mi się, że tutaj powrót do myślenia o państwie jako pewnej całości byłby wymagany. I wreszcie drugim czy trzecim adresatem o związkach zawodowych i państwie i jego instytucjach jest polskie społeczeństwo, ponieważ niewątpliwie warto sobie uzmysłowić, że chociażby w usługach publicznych procesy outsourcingu one nie tylko wpływają na pogorszenie jakości warunków pracy osób wykonujących te usługi, ale to wpływa także negatywnie na jakość świadczonych usług, czego dowody w obu wspomnianych raportach zamieściła Katarzyna Duda, wskazując, że nie ma żadnego związku pomiędzy jakością a outsourcingiem, a wręcz jest przeciwnie. I mamy także przykłady z innych krajów europejskich, gdy w Niemczech na przykład wprowadzano elementy komercjalizacji w zarządzaniu szpitalami, na przykład lawinowo wzrosła liczba skarg pacjentów na jakość przebywania w szpitalu przez pacjentów. Więc wydaje się, że tutaj to także, o czym Marcin wspomniał, właśnie społeczeństwo czy obywatelki, obywatele powinni być także adresatem tego komunikatu, że outsourcing on nie tylko negatywnie wpływa na warunki pracy tych wybranych grup społecznych, ale tak naprawdę oddziałuje w sposób negatywny na całe społeczeństwo, funkcjonowanie państwa. Więc bardzo państwa zachęcam do obserwowania kolejnych działań, do wspierania także nas w tych wysiłkach, także wspierania kolegów, którzy zaprezentowali też badania przynajmniej pod asocjami Instytutu Spraw Publicznych, tak aby połączyć te wysiłki, aby z tym komunikatem dotrzeć do szerokiej opinii publicznej. Dzisiaj także o 18 w Pobie bardzo, bardzo na Nowogrodzkiej 11 będziemy kontynuować tę dyskusję, właśnie skupiając się na tych historiach osób zatrudnionych w outsourcingu, tak aby pokazać opinii publicznej osoby niewidzialne, bo warto sobie uświadomić, że osoby, które wykonują te najniżej płatne prace outsourcowane, to są często osoby, które, jak słusznie Katarzyna Duda wskazała w raporcie, są poddawane w jakimś sensie procesowi dehumanizacji, to znaczy ich status czy sposób traktowania przez innych współpracowników no jest po prostu, wskazuje na pewne procesy dehumanizacji i odgradzania się poszczególnych grup społecznych od siebie, a bez solidarności społecznej na pewno nie osiągniemy tych celów, które zarówno zostały zawarte w raporcie, w rekomendacjach raportu Katarzyny Dudy, jak i w tych rekomendacjach, które przedstawił Dominik Owczarek. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.